W tym poradniku wytłumaczę ci, jak zdobyć obecnie Huge Hellrocka na rok 2023, bo być może jest to możliwe, ale nie już w ten sposób jak kiedyś. Zostaw łapeczkę i pamiętaj, że co 50 łapek na tym filmiku dodaję bonusowego peta, bo rozdaję peciki. A więc zaczynajmy, słuchajcie, oto piszcie swoje niki z Robloxa oczywiście, żebym mógł wam potem je przekazać. Jak widzicie, ja mam dużo tych Huge Hellrocków i pokażę wam sposoby obecnie, jakie są dostępne, żeby je zdobyć. Niektóre są sposoby łatwe, w niektórych macie niewielką procent szans na to, żeby zdobyć tego Huge Peta. No ale wam to wszystko wyjaśnię, więc wytłumaczę, więc usiądźcie wygodnie i lecimy. Pod ostatnim odcinkiem, jak widzicie, zostawiliście 182 łapki w górę. Słuchajcie, czyli dzisiaj rozdam dodatkowo 3 pety, czyli w sumie 4 osoby dostaną peciki. Usiądźcie wygodnie. Słuchajcie, zaczynamy. A więc jak widzicie, ja posiadam dużo tych Huge Hellrocków. Dostałem, w większości ja dostałem te pety, część wydropiłem. Dostałem od widzów kochanych, którzy odchodzili z tej gry, jak było, jak nie było update'ów, teraz już widzicie, wrócili. Niektórzy mi dali bardzo dużo tych Huge Petów, a potem chcieli je z powrotem, no to oddałem, nie? No to tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, obecnie, jeżeli chodzi o Huge Hellrocka, to dostępnie możecie go tak. Jak go zdobyć? Po pierwsze, taki Huge Hellrock warty jest obecnie, tutaj macie dokładnie podane, 10 bilionów jest normalny, 20 zł, a 45 w wersji Rainbow. Oczywiście te ceny mogą się zmieniać, prawda? Jak widzicie, na Trading Plazie nawet te huge są o wiele droższe. Tu ktoś sprzedaje po 15 bilionów. I pierwszym sposobem, jaki obecnie w tym roku 2023 jest możliwy, to jest to, żeby, słuchajcie, tego peta po prostu kupić. Kupić. Jeżeli posiadacie gemy, to myślę, że spokojnie za 11 nawet bilionów byście byli w stanie kupić sobie tego pecika. Bez problemu, myślę, że jesteście w stanie. Natomiast może być też tak, że ktoś wam da tego peta. Może jakieś znajdziecie, ale to już jest naprawdę marny sposób, najmniejsze prawdopodobieństwo, żeby go zdobyć. No może ktoś wam go dać, po prostu. Najlepiej, słuchajcie, wbijać na serwery, na Trading Plazy dla pro graczy, bo tam są najbogatsi gracze. Jak wejdziecie sobie na Trading Plazę, macie do wyboru, tylko żeby dostać się na Pro Trading Plazę, należy mieć ponad 10 Huge Petów. Minimalna ilość, słuchajcie. Więc to są takie dwie rzeczy. Po prostu kupić, a jak kupić, no jak zdobywać gemy? Zarabiać. Na pewno w Daycare bardzo dużo dostaniecie gemów. Za farmienie dostaniecie gemów tych coinsów. No i dodatkowo możecie sprzedawać pety. No słuchajcie, teraz naprawdę jest urozmaicone. Możecie o wiele szybciej sprzedawać te pety, więc to jest naprawdę mega super sprawa. Jeżeli nafarmicie, będziecie awczyć, być może możecie zrobić również tak, żeby szybciej sprzedawać te pety. Słuchajcie, zróbmy po 85 milionów tutaj. Słuchajcie, żeby sprzedawać szybciej te pety, to wystarczy mieć jedno konto na przykład dodatkowe do Robloxa i na tym dodatkowym Robloxie sprzedawać te pety i awczyć, tak? Żeby mieć cały czas dostępny, być na Trading Plazie, wtedy ktoś wam kupi, a jak nie, no to możecie, słuchajcie, na jednym koncie sobie chodzić. Ja bym raczej założył sobie drugie konto właśnie pod, typowo pod farmienie. No ale to już od was zależy. Słuchajcie, są te dwie sposoby na zdobycie tego Huge Hellrocka. Niestety obecnie, kiedyś było tak, że Hellrocka mogliście z każdego jajka wydropić. Była szansa na to. Niestety w obecnej sytuacji jest to niemożliwe, więc nie wydropicie sobie go z jajek. Natomiast możecie dostać, jest szansa w ogóle, żeby dostać Huge Pety z jajek, więc to też możecie otwierać obecnie, tylko musicie się śpieszyć, bo te Huge Pety będą po prostu usuwane, tak samo jak Huge Hellrock został usunięty. Innej opcji obecnie nie ma, żebyście zdobyli Huge Hellrocka. No niestety, jest jak jest, został usunięty z opcji z jajek. Kiedyś można nawet było z tego jajka tutaj wydropić. Teraz już jest to niestety niemożliwe. No, jeżeli macie jakieś pytania, żebym nagrał jakiś poradnik z Robloxa czy z Pet Simulator X, piszcie w komentarzu, a oczywiście nagram o tym odcinek. No i co, rozdajemy te 4 pety. Mam nadzieję, że się spodoba. Ja rozdaję hardkorowe pety zawsze, bo gram na hardkorze, więc zobaczymy. No dobrze, pamiętajcie też, żeby ogarnąć sobie gifty, żebyście mieli
mieli zaznaczone, że możecie od nieznajomych dostawać te gifty i pamiętajcie, żebyście te niki pisali naprawdę poprawnie, bo potem jest tylko problem. Ale już jedna osoba tutaj dostaje tego peta. Proszę bardzo, jeszcze trzy. Lecimy. I kolejna osoba, mam nadzieję, że chyba jest poprawny nick. Proszę bardzo. I kolejne oczywiście tutaj jeszcze jeden. No i słuchajcie, ostatni. Zapraszam serdecznie do lajkowania. Trzymajcie się, miłego dnia, kochani.